Dzień dobry Państwu. Weronika Wieczorkowska. Zapraszam na wiadomości. 25 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021. Jakie plany na wakacje mają uczniowie? Kutnowskie szkoły zaczynają wakacje. 25 czerwca zakończenie roku 2020-2021. Pandemiczna chwila, pandemiczny okres, ale mimo to dobiegł już końca ten szkolny czas. Co na to uczniowie, co na to nauczyciele, jak będą spędzali wakacje? Absolwenci szkoły podstawowej nr 6 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie, zgromadzeni na uroczystości zakończenia roku szkolnego pod znakiem naszego sztandaru szkolnego, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców ślubujemy godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię i wysoko cenić jej honor. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono Pedagogiczne, droga młodzieży, Szanowni Rodzice, proszę Państwa, kończymy taki dziwny rok, na pewno chyba jedyny w swoim rodzaju. W latach, tych wszystkich ostatnich latach, jak sięgamy pamięcią, bo na pewno były lata, kiedy była wojna, okupacja, kiedy było jeszcze gorzej, ale to już nie sięgamy na pamięcią i nie wiemy już tylko z książek literatury. Ale to, co było w ostatnim roku, to jest też wielkie wydarzenie, nieprzyjemne, nieprzyjazne i chcielibyśmy zapomnieć o tym, żeby to się nie powtórzyło. Żeby taki rok szkolny się nie powtórzył, gdzie więcej nie byliście tu, gdzie wasze miejsce, gdzie myślę, czujecie się dobrze w towarzystwie kolegów, koleżanek, gdzie ten czas inaczej upływa. Odbiór tej wiedzy jest inny niż nauka online. Także myślę, że ten rok za nami, że to, co było w pandemii, gdzieś rzeczywiście będzie mijała, odchodziła, że jesienią już nie będzie, może miejmy nadzieję, czwartej do uderzenia, także, że będzie już bardziej przyjaźni. Życzę Wam, żebyście się dalej byli zadowoleni z dalszego życia, nauki i osiągali jak najwięcej. A teraz przed Wami wakacje, żeby spędzić jak najlepiej, najciekawiej, ale no niestety jeszcze w reżimach, w tych sanitarnych. Także wszystkiego dobrego życzę, miłych wakacji i do zobaczenia już w nowym roku szkolnym. 26 czerwca wybrana została nowa Królowa Róż 2021. W Kutnowskim Domu Kultury zgłosiło się 9 kandydatek, ale to Kaja Górska zdobyła wygraną. W niedzielę 28 czerwca na boisku Kutnowianki przy ulicy Oziębłowskiego miało miejsce niesamowite wydarzenie. Wszystko za sprawą meczu piłkarskiego Retroligi, w którym zmierzyły się WKS 37 PP Kutno i WKS Grodno Kozienice. Mecz od początku do końca trzymał w napięciu, ostatecznie po 90 minutach zakończył się on wynikiem 5-1 dla WKS 37 PP Kutno. Starostwo promuje wakacyjne bezpieczeństwo. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Dąbrowicach nakręcony został spot propagujący bezpieczne zachowania nad wodą. 28 czerwca w Kutnowskim Domu Kultury miała miejsce inauguracja Fundacji Niebieski Wiatrak. Nowa organizacja pozarządowa w naszym regionie ma na celu ochronę godności i praw osób dotkniętych autyzmem oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. W Kutnie przy ulicy Narutowicza wystartował basen miejski. Letnia pogoda i weekend przyczyniły się do bardzo dużej ilości osób, które znalazły się na kąpielisku. MOSiR przypomina i apeluje o przestrzeganiu obowiązującego reżimu sanitarnego. Dystans, higiena osobista i limit przebywających na basenie. Na sygnale. 28 czerwca około godziny 19:36 w Krośniewicach na ulicy Kolejowej z niewyjaśnionych przyczyn wybuchł pożar w jednym z budynków. Na szczęście prawdopodobnie nie ma osób poszkodowanych.
27 czerwca około godziny 23 w Kutnie doszło do groźnego wypadku drogowego. Na rondzie Dmowskiego przy ulicy Grunwaldzkiej doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Kierowca auta osobowego stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, następnie rozbijając ogrodzenie jednej z posesji. Ze wstępnych informacji wynika, że poszkodowana została jedna osoba. Kultura i aktywność. 27 czerwca w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie odbyło się taneczne wydarzenie. Fitness RL Ritmo Latino zorganizowała maraton taneczny. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Sama szkoła działa kilka lat. Szczególny nacisk kładzie na promowanie w naszym mieście salsy kubańskiej i bachaty. Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza na wakacje z muzeum. W programie znajdują się m.in. wycieczki, warsztaty i konkursy. Informacje dotyczące zapisów, konkretnych wydarzeń oraz godzin są do znalezienia na stronie muzeum. To wszystko na dziś. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową Telewizji Kutno.